Fabian! Zaczynamy od jego 6-4 na 3. Jak widać na Lubelskiej Akademii Futbolu, nowym domu Akademii Motoru, zabawa w pełni, za nami zajęcia treningowe grup Żaków, Orlików i grupy Trampkarzy. Trenujemy tutaj już od ponad dwóch, w zasadzie już trzeci miesiąc. Myślę, że no tak jak widać tutaj, otoczenie sprzyja rozwojowi młodych talentów. Każdy zawodnik, który tutaj wchodził pierwszy raz, był pod ogromnym wrażeniem, podobnie trenerzy i rodzice zawodników. Nie da się ukryć, że warunki pracy, które mamy aktualnie, no są po prostu topowe i sprawiają ogromną radość nie tylko zawodnikom, ale też trenerom i rodzicom zawodników, którzy przyprowadzają swoje pociechy do nas. Myślę, że ten obiekt jako jedyny w województwie będzie przyciągał w najbliższym czasie dużą rzeszę zawodników, trenerów. Dobrym przykładem były turnieje, które zorganizowaliśmy tutaj w lutym i w marcu. Wzięło w nich udział ponad 1100 zawodników. To świadczy o tym, że zapotrzebowanie na tego typu obiekt było bardzo duże i bardzo się cieszymy, że jako pierwsi możemy takie turnieje organizować. W takich warunkach możemy prowadzić zajęcia. Mamy swój dom, swoje boiska, bardzo dobre boiska, też balon, więc niezależnie zimą, szczególnie jakie są warunki, możemy trenować, żadnego treningu nie musimy odwołać. Poza tym piłka gra się na boisku, to jest, można powiedzieć, nasz biuro i dzięki LAF-u to mamy dobre warunki, żeby się rozwijać. No, możemy na boisku wejść, kiedy chcemy, o jakiej porze chcemy, czy z paroma piłkarzami na trening indywidualny, czy na trening z całą drużyną, czy bramkarzy, osobą nie ma to znaczenie. Tak jak mówię, przede wszystkim najważniejsze jest, że mamy nasz dom, gdzie możemy się czuć u siebie, na swoich boiskach, które my możemy zarządzać. I oczywiście, że pomimo, że w rozwoju drużyny i piłkarzy jest wiele rzeczy, które się dzieje za boiskiem, zawsze w piłce nożnej, najważniejsze jest to, co się dzieje na boisku. No i dzięki LAF-owi mamy bardzo dobre warunki, żeby móc się rozwinąć. Jeśli ktoś sobie zadaje pytania, czy takie obiekty są potrzebne w Lublinie, Lubelszczyźnie, to powiem to, że na pewno tak. Ja się wychowałem w Zamościu, za moich czasów żadnego takiego obiektu na Lubelszczyźnie nie było i przez to wielu chłopaków musiało wyjeżdżać z województwa dalej. I uważam, że to moim zdaniem pewnie wielu wszystkich tutaj trenerów i środowiska piłkarskiego takich obiektów to nie było i chyba nigdzie nie będzie dotychczas. Więc tak, to jest potrzebne i dla rozwoju lubelskiej piłki, dla lubelskich chłopaków takie coś po prostu musiało powstać z czasem.